Jaki film nakręcają? I się kazali przewlać, no i tak łaża przebrany. Koledze życzę, żeby zagrał jakiś film. To tylko statysta, pani kochana, to nie aktor żaden. Ja nie jestem pazura, bo tam jakiś inny, żeby występować w filmie. No. Pierwszy raz widzę, żeby tu na przykład, tutaj na tym Pekinie, żeby kręcili film, no to jest nowość, dziwne. Nowość to nam jest, nie? Jakiś tytuł, senność, tak, no. Tu właśnie to wybraliście, taką dzielnicę, którą ten film będzie pasował chyba. Bo ten film chyba się nadaje do takiego coś, to jak tu kręcicie takie patalogi. Jakiś patalocki film chyba, ja nie wiem. Bo tak te ludzie, tak niektóre wyglądają, no jak biedne ludzie, no. Co mają zrobić? Słuchajcie, zrobimy próbkę i teraz proponuję tak. Zróbmy próbę z muzyką, dobrze? I potem po prostu na ujęcie będziemy włączyć. Czyli kochani, możemy zacząć w ogóle to od tego, żeby to fajnie wyglądało, od tego, że wy sobie po prostu ty włączysz, dobra? Że ty włączasz i tak jak naturalnie byście się w tej sytuacji zachowywali, że po kolei tańczycie. Uwaga, będzie próba. No tak. Proszę bardzo. Jeszcze tylko koledze tutaj bliżej. To nie jest mieszkanie, to nie jest dom, to jest skazaniec. Dostajesz małpcu pieniądze 330 zł. A to jest mało na lekarstwa i na światło, na gaz. Od pożyczki do pożyczki. Pożyczam. Od sąsiadów oddaję, pożyczam i znowu oddaję, o. Nie do uwierzenia, prawda? Nie do uwierzenia. To jest nie do uwierzenia, to jest w gorszym wypadku. Nie, mąż się powiesił tutaj na górze, tam go żeście kamerowali. On się powiesił 23 marca. Miał dość wszystkiego. Pracy nie miał, mieszkanie zadłużone, a tu się okazuje, że, bo to było w sobota, a w czwartek dostał oferta pracy, przez telefon dzwonili. To już do tej pracy nie poszedł. Jest gorzej niż przekichany. Teraz sama tym wągiel, sama wszystko. Ja tu mieszkam naprzeciwko. I tu już mieszkam 6 lat, będzie 5 czerwca. A nie pomyślałam się, że mnie takie coś spotka jeszcze. Tu jest dzielnica cudów. O. Bo mój Andrzej się powiesił, a niedaleko po tym poszedł Bolek z dołu. Także zostali my ino tutaj razem. Kasia została, Aneta została i ją. No i Marian, no ale Marian to on przychodzi późny wieczory. Jego nie ma cały dzień. Zobaczyłeś, że ktoś tu macha, że ktoś ci tam woła, o, że jest ten synek, ten, późno i że tu, wiesz, to podchodzenie jest jeszcze takie, wiesz, takim zajrzeniem, wiesz, kto tu jest i o co chodzi, dobra? No dobra. 37, 31, 31. Dobra, mężczyźni, dobra, dobra. Włączyć. Ludzie! Synek!
no pomóż mi, nie? Co się stało? No, takie bajtle mi szmary spuściły, mi szmier! No, nie rób. A wiele to ja miał w tym portmoneju za 20 zł, mi nozły mały i zegary, i tak to. To był kiedyś taki problem, początek, jak to mówisz. To się też szarpali do Cyganów, do Romów tam troszkę. A później się uspokoili. No, po jakim czasie to się przedmierzają jeden do drugiego. Matka i ojciec nas tak wychowała, żeby mieć jakąś kulturę do tych ludzi, nie? Porozmawiać. Jak już ktoś jest kulturalny, no na przykład ja tu samo będę kulturalny i z kim porozmawiam, nie? A na przykład jak ktoś do mnie hałasem, to ja do niego to samo hałasem. To jest właśnie u nas taka cała sytuacja. My jesteśmy Romowie, my się kochamy w lesie. Na ogniska robimy, tam mięso smażymy, nie? No i każdy się tam bawi, gitary, harmonia, wie pani, tańczą, śpiewają cygańskie pieśni. No ale to jest całkiem inaczej, wie pani, bo tak, by człowiek by chciał zaśpiewać, to nie może, trochę kerpacy, bo ludzie się patrzą, nie? Jak ja się wprowadziłam do mieszkania, to dla mnie to było dzikie. Tak jakbym była we więzieniu po prostu. Trzeba za wszystko płacić. Skąd te pieniążki, jeżeli człowiek nie zahandluje, to nie ma. Ja jeżdżę, handluję. Handluję z dywanami, różnymi rzeczami. Taki dorywczo. No, z tego tak człowiek sobie żyje pomału. Żeby tak człowiek patrzył na te mopsa, to człowiek by nie miał tego gara wrzucić. No jeżdżę po Polsce, sprzedaję. Jesteśmy gotowi, kochani? Fajnie. Ja bym zbijaczka, więc ja wiesz. Pani idzie tak jak szła, ja to jeszcze dwie osoby dołożę na ten. Ręce tam podatkę. Nie, fajnie tutaj sobie zakłada. O, dobra. Tak, o, na jeden guzik jest bardzo dobry. Dobrze, no już, dobrze. Uwaga, proszę, kamera. Poszła. Akcja. Gierat! Siadaj tu! Ja też się posiadę. Siadaj, no! Czekaj, bo Cukierat, nie Cukierat, Cukierat. Cześć tam, ja, bo on był okrykach. Ładnie, no, o, jest! Dobra, ale to już za dużo. Dobra, no, Wiki! To jest nasz Pekin. Kiedyś. Ja tu się od 48 roku. Od 48 roku. Tu mieszkałem, w tamtej siedzibie, tam. Po czustku. Jak my tu byli, to było wszystko otwarte. Każdy przyjął do kogo, kto chciał, to wlóz. Każdy znał każdego. Wszystko było, jakby to powiedzieć, no tam, no nie wiem jak to powiedzieć. Ja przyszedł do sąsiadki, sąsiadka przyjadła do mnie.